Liliana Skibińska, witamy Państwa bardzo serdecznie. Cały czas jesteśmy na targach edukacyjnych. Tym razem gościmy na stoisku Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych. Ze mną dyrektor tej szkoły, pan Grzegorz Owczarzak. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Muszę powiedzieć, że tak spoglądam na całą tablicę i listę i właściwie jeśli chodzi o wykształcenie, to tutaj uczniowie mają co wybierać. Tak, rzeczywiście. Jak sama nazwa wskazuje, zespół szkół, czyli w ramach zespołu mamy i technikum budowlano-drzewne, i liceum ogólnokształcące, i jeszcze zasadniczą szkołę zawodową. Od 1 września będzie to się nazywało branżowa szkoła pierwszego stopnia. W związku z tym pełna gama możliwości dla absolwentów gimnazjów. Budownictwo, szkoła budowlano-drzewna, no to bardzo duży wachlarz możliwości. Jak rozumiem, pod tym szyldem naprawdę można znaleźć jakiś kierunek. W budownictwie przede wszystkim, w ogrodzie, co można robić? Można by śmiało powiedzieć, że jesteśmy największą szkołą pod względem ilości możliwości, ilości zawodów, w których możemy kształcić, bo tak jak sama nazwa mówi, Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, a więc technik budownictwa i technik technologii drewna, ale także technik architektury krajobrazu, technik inżynierii sanitarnej, technik gazownictwa, renowacji elementów architektury i najprawdopodobniej od 1 września nowy zawód, mówię najprawdopodobniej, bo pani minister edukacji właśnie dopiero podpisuje odpowiednie rozporządzenia, technik wyposażenia, technik zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Czyli te roboty, które najbardziej są poszukiwane, najbardziej są potrzebne. I to jest technikum. Potem oczywiście ta zasadnicza szkoła zawodowa, gdzie też pełen wachlarz zawodów budowlanych, drzewnych, od murarza, tynkarza poczynając, przez stolarza, przez montera sieci instalacji sanitarnych, także tego montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i także zawody drobniejsze, te unikalne, dekarz, cieśla, kamieniarz, zdun. Wszystkie te możliwości są, jeżeli tylko znajdą się chętni, żeby w tych bardzo poszukiwanych zawodach się kształcić. I oczywiście dla tych, którzy jeszcze nie do końca są zdecydowani na określony zawód, mamy także ofertę, mamy także propozycję liceum ogólnokształcącego, gdzie przede wszystkim to kształcenie ogólne, jak sama nazwa mówi, ale z nachyleniem, z ukierunkowaniem albo na sprawy humanistyczne jako menadżer kultury, albo na sprawy prawne w zakresie prawa i resocjalizacji. Czyli gdyby tak zebrać razem, to tych możliwości, tych zawodów jest ponad 15-18. Panie dyrektorze, bo powiedział pan też o tym możliwości szukania, że tak powiem, czy poszukiwani to są pracownicy na rynku. Mam wrażenie, że ta branża to stale rozwijająca się i taka, w której każdy młody człowiek w przyszłości chyba znajdzie zatrudnienie. Powiedziałbym nawet więcej. W okolicach kwietnia, maja mamy kłopoty, żeby, brzydko mówić, opędzić się od pracodawców, którzy przychodzą do szkoły, szukają fachowców, szukają chętnych do pracy, czy to uczniów młodszych klas, na przykład na okres wakacyjny, czy właśnie absolwentów, którzy chcieliby podjąć dalej pracę w ich zakładach. Czyli jak rozumiem też, skoro jest mnóstwo pracodawców, którzy się pojawiają, to jeśli chodzi o tę część praktyczną, to uczniowie nie mają problemu nawet powiedzmy w ciągu roku, żeby coś stworzyć i już się kształcić tak typowo technicznie, praktycznie w zawodzie? Tak, to kształcenie zawodowe łączymy teorię w szkole i praktykę. Praktykę w dwóch wymiarach. Mamy warsztaty szkolne, gdzie uczniowie zdobywają te podstawy, to minimum. I mamy porozumienia z różnymi zakładami pracy, gdzie też uczniowie odbywają część praktyk. Czyli jest to takie modne ostatnio kształcenie dualne, połączenie szkoły, warsztatów szkolnych i zakładu pracy. Zastanawiam się, co wybraliby mężczyźni, a co kobiety, czyli co chłopacy, a co dziewczyny. Nie wiem, technik architektury krajobrazu, bardziej żeński zawód? Nie ma tutaj reguły. Ale rzeczywiście w zawodzie technika architektury krajobrazu mamy więcej dziewcząt, chociaż chłopacy też gdzieś tak mniej więcej 1/3 do 2/3.
2/3 dziewcząt, ale także w zawodzie technika budownictwa, w zawodzie technika technologii drewna też się trafiają, zdarzają dziewczyny. Bardzo często są to powody rodzinne. Ojciec, wuja ma zakład taki czy inny i chce wykształcić następców swoich do prowadzenia tego zakładu. Także w zawodzie renowator elementów architektury są dziewczyny jako takie związane z tą architekturą, związane z tym sztukatorstwem, tak żeby rzeczywiście tutaj dać możliwość bez względu na taką czy inną płeć. Także oczywiście pewne nachylenia są, ale nie jest to reguła, że do budownictwa to tylko chłopak, a do architektury tylko dziewczyna. To przejdźmy może jeszcze tylko naprzeciwko tutaj. Pokażemy Państwu chociażby namiastkę szkoły, tego co się dzieje, co się tworzy. To jest dosłownie taki pierwiasteczek i bardzo mały procent. Tu widać też, no to mam podpowiada przede wszystkim, czym się uczniowie zajmują. Tak. To są tutaj prace techników architektury krajobrazu, prace projektowe i częściowo także prace wykonawcze, ale także techników inżynierii sanitarnej, gdzie takie czy inne urządzenia sanitarne, umywalki, połączenia rurowe też funkcjonują. No, żeby to wszystko można wyeksponować i można zastosować, to potrzebni są stolarze, technicy technologii drewna i tutaj efekty ich pracy też widzimy. No i budowlańcy, bo to jest, można by powiedzieć, zaczątek. Zanim cokolwiek się zacznie robić w jakiejkolwiek dziedzinie, to najpierw musi być ten budowlaniec, który postawi dom, postawi halę fabryczną, postawi to, co, w czym potem będzie można robić coś innego, czy naprawiać samochody, czy produkować takie czy inne produkty, czy dawać w restauracji odpowiednie obiady. Najpierw jest potrzebny ten budowlaniec, który wybuduje, ten budowlaniec, który wyposaży, a więc technik tego zagospodarowania poszczególnych elementów robót wykończeniowych, potem stolarz, który to odpowiednio umebluje, no i architekt krajobrazu, który otoczenie całego obiektu zagospodaruje, zaprojektuje i wykona, bo jest to zawód zarówno projektowy, jak i wykonawczy. Czyli my jesteśmy jako ci pierwsi, ci dający możliwości pracy potem następnym zawodom. To tak podsumowując, uczniowie, po absolwenci tej szkoły są już przygotowani na rynku pracy do dalszego kształcenia, ale też żeby już ewentualnie praktycznie w życie zawodowe wchodzić. Tak, jak najbardziej. Tutaj na poziomie technikum budowlano-drzewnego jest to szkoła średnia, a więc daje możliwość dalszego kształcenia po zdaniu matury na wyższej uczelni. Bardzo jesteśmy zadowoleni, jeżeli jest to dalsze kształcenie w tym samym kierunku, a więc czy na Politechnice na kierunkach budowlanych instalacyjnych, czy na Uniwersytecie Przyrodniczym na kierunkach drzewnych, na kierunkach właśnie architektury krajobrazu, ale mamy i takich absolwentów, którzy mając tą podbudowę zawodową zmieniają trochę nachylenie. Idą na przykład na prawo, idą na finanse, tak żeby połączyć tą wiedzę ogólnoekonomiczną z wiedzą fachową, zawodową. Czyli i możliwości bezpośrednio pracy i możliwości potem dalszego rozwoju ze wszechmiar istnieją. Także zapraszamy do naszej szkoły praktycznie każdego, bo każdy znajdzie coś, co mu będzie odpowiadało. To jeszcze na koniec króciutko dwa terminy drzwi otwartych. Bardzo ważna informacja. Tak, oczywiście. No, chcielibyśmy, żeby te wybory uczniów były jak najbardziej przemyślane i dlatego zapraszamy do naszej szkoły. Mamy w dwóch terminach, ale ten pierwszy w sobotę 8 kwietnia między godziną 9 a 12 będziemy oczekiwali. Kto w tym terminie się nie załapie, nie zdąży lub ewentualnie będzie chciał przyjść drugi raz, to druga sobota 13 kwietnia, również 13 maja, również między godziną 9 a 12 oczekujemy na Raszyńskiej 48.
Polecamy zatem młodym ludziom. Ważne jest, żeby w życiu robić to, co się lubi, a przede wszystkim, żeby mieć wiedzę, bo ta podstawa i praktyczna, i teoretyczna daje nam przede wszystkim szerokie pole potem manewru, no i także dobrą podstawę do tego, żeby być najlepszym w swojej dziedzinie, więc polecamy Państwu bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszamy do szkoły na Raszyn. A my przyłączamy się do zaproszenia także w pana dyrektora, czyli Grzegorza Owczarzaka. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia.